szalinie. Tata mi mierzy czas i próbujemy poprawić moją pozycję na motocyklu. No i udało mi się poprawić właśnie wczoraj czas. No i tak właśnie trenujemy. To co z tą pozycją na tym motocyklu jest nie tak? Jak jechałem na prostej, to za bardzo wyprostowany i w zakręcie też za bardzo wyprostowany jechałem. A jak twój czas wygląda obecnie? 58 sekund. A powiedz, jak się przygotowujesz? Trenujemy. No i właśnie poprawiamy tą pozycję i wszystko na motocyklu. A jak tor? Co jest trudnego w tym torze? Na pewno zakręt, ten lewy, długi, bo tam jest taki nierówny asfalt i właśnie kiedyś tam się mocno wywróciłem. No i teraz się tam trochę boję i to jest dla mnie takie najtrudniejsze, bo tam muszę trochę schamować, no i w ogóle. Ja słyszałam, że syn ma jakieś problemy z sylwetką. Sylwetką może nie, ale chodzi tutaj o... może nie wiem, syn się źle wypowiedział. Chodzi tutaj o to, że troszeczkę musimy poprawić na motocyklu pozycję. Nie sylwetkę, tylko pozycję motocyklową. Jeździ za bardzo wyprostowany. Jak to się poprawia? Co on musi robić? No przede wszystkim dużo trenować ósemek na placu i tam bardziej się pochylać do przodu, dociążać ten przód. Słyszałam, że ten tor jest dziurawy. Czy motocykl specjalnie przygotowuje się na takie niespodziewane dziury? Specjalnie żeśmy nie przygotowywali tego motocykla. W poprzednich treningach, które były w czerwcu, tutaj na jednym z zakrętów lewych, syn miał dosyć poważnego highside'a. No i teraz ten zakręt jedzie tak asekuracyjnie.